Umiłowani Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Pierwszy z cudów Chrystusa uczynionych w czasie Jego publicznej działalności. Cud w Kanie Galilejskiej. Większość tych, którzy zastanawiają się nad tym wydarzeniem, ukazuje, jak wyglądało żydowskie wesele, ile mogła wody pomieścić jedna stągwiew, która była przeznaczona do typowo żydowskich oczyszczeń. Zwracają uwagę na to, co może podbudować człowieka ze względu na materialny konkret i historyczną wiedzę. Ale tak naprawdę w tym przesłaniu chodzi o zupełnie o coś innego. Jezus, czyniąc cuda, nie wymagał, wręcz przeciwnie, oczekiwał, że człowiek dojrzy w tym wydarzeniu coś więcej, ani tylko przemianę wody w wino, rozmnożenie chleba, ryb, uzdrowienie niewidomego lub paralityka. Owszem, dla ludzi był to widoczny znak Jego boskiej potęgi i wewnętrznej duchowej mocy. Otrzymywali rzeczywistą, praktyczną, materialną pomoc, jakby przez dotknięcie Bożym palcem. Ale ci, dla których te cuda tak naprawdę były przeznaczone, to jesteśmy my. Czyli wielki pochód ludzi wierzących w Chrystusa, którego uznajemy za Zbawiciela świata. Dla nas tamte wydarzenia sprzed 21 wieków mają być potwierdzeniem, że oto w wieku przeszło 30 lat pojawia się na ludzkiej arenie człowiek, któremu przypisujemy boską moc i potrafi potwierdzać swoje słowa takimi czynami. Cuda były i są dla utwierdzenia wiary. Owszem, ten, który ich doznaje, może cieszyć się szczególnym błogosławieństwem i dobrocią Boga, ale tak naprawdę one są informacją, znakiem, słowem przekazu dla wszystkich pozostałych. Cóż więc? Oglądając Maryję, która prosi syna, a ten wydaje się jakby szorstko obojętny, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto, że zabrakło im wina? Niby prozaiczna rzecz. Gość zaproszony na ucztę zostaje poproszony, aby dopełnić lub pomóc w tym, czego nie zrobił gospodarz. Ale te dwa zdania, które następują potem, wyjaśniają sens wydarzenia w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jezus wydał polecenie, napełnijcie stągwie wodą. Pojawia się tu jeden wielki problem wiary i roli Maryi w tym, co nazywamy naszą relacją i naszym stosunkiem do Boga. Ktoś powie, jakże prozaiczna sprawa. I jedno jeszcze chciałem podkreślić. Cud w Kanie Galilejskiej jest opisany tylko w jednej Ewangelii. W nauce biblijnej potwierdzamy prawdziwość tego, co zrobił Chrystus, gdy porównujemy, że jest to obecne we wszystkich czterech Ewangeliach, a niekiedy w Ewangeliach nieuznawanych do przekazu publicznego dla wiernych, czyli w tak zwanych apokryfach, które opisywały inne sytuacje z życia Jezusa. Następowało więc pytanie, dlaczego tylko Jan o tym wydarzeniu powiedział? Dlaczego egzegeci zastanawiali się, czy woda, która była w stągwiach, a było to kilkadziesiąt litrów,
była nadal wodą, a to, co zaczerpnęli w dzbanach i dali biesiadnikom, stało się winem. Ale jest pytanie, czy to są istotne problemy tekstu dzisiejszej Ewangelii? Nie. Wiara, pośrednictwo Maryi, która prosząc swojego Syna, uzyskała spełnienie prośby. Dla nas Kana Galilejska jest jednocześnie sygnałem, że przez jej ręce możemy zwracać się do Syna, czyli Boga, aby prosić o spełnienie naszych próśb, aby przedstawiać w pokornej, modlitewnej postawie nasze osobiste, wewnętrzne potrzeby. Ona nie jawi się już tutaj jako tylko matka i opiekunka Chrystusa. Jawi się jako pośredniczka i opiekunka wszystkich nas, przez którą przekazujemy nasze modlitwy i która ma tak wielki wpływ dzięki matczynej miłości na swojego Syna. I oto problem wina, wody, a więc tego, co wydaje się fizycznie niemożliwe, czyli problem wiary. Uwierzyć, że Jezus ma wewnętrzną moc. Uwierzyć w to, że jako człowiek XXI wieku, powierzający Mu swoje życie, żyjący według Jego przykazań, możemy być pewni, że On je spełni, wysłucha, nawet wtedy, gdy trwa to dłużej lub przeczy to naszej ludzkiej logice, bo Bóg działa zupełnie inaczej. Ktoś powie, a jaka to różnica, drogi księże, skoro czytam tekst o Kanie Galilejskiej i następuje tylko opowieść o przemianie wody w wino. A ja mu odpowiem słowami Williama Blake'a, angielskiego poety, pisarza i malarza. Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa. Człowiek wierzący i niewierzący, patrzący na to samo wydarzenie, nie widzi tak samo, lecz wyciąga różne wnioski. Dlatego pierwszego będzie to przypadek lub zdarzenie losu. Dla nas palec Boży, opatrzność i ingerencja Boga. Wiara więc w życiu człowieka nie jest problemem, który trzeba rozwiązać, lecz rzeczywistością, którą trzeba doświadczyć. W tej chwili sparafrazowałem słowa sekretarza generalnego duńskiego teologa i polityka Sorena Kierkegaarda, który mówił nie o wierze, ale o życiu. Do każdego z nas. Wiara nie jest problemem, który trzeba rozwiązać, lecz rzeczywistością, którą trzeba doświadczyć. Nie chodziło o to, by dostarczyć wina, ale doświadczyć rzeczywistości, że Bóg może nam w tak nawet prozaicznej, a dla nas w różnych sytuacjach dopomóc i że jest naszym zbawieniem. Moi drodzy, ten problem wiary i pośrednictwa Maryi, który dzisiaj pojawia się w świetle cudów Kanie Galilejskiej, jest jeszcze zdiagnozowaniem tego, nad czym dzisiaj wszyscy ubolewamy. Kryzys społeczeństw, kryzys wewnętrzny Kościoła, a tak naprawdę kryzys człowieka. Bowiem Roman Dmowski, nasz polski polityk, człowiek głęboko wierzący, powiedział, że żyjemy w dobie bankructwa wielu podstaw, na których oparte było życie nie tylko nas Polaków, ale również i naszej cywilizacji. Bo co widzimy? Chociaż było to powiedziane prawie 100 lat temu. Upadek wiary, silnej wiary w cokolwiek. Zobaczcie, że szerzący się ateizm, lenistwo intelektualne powoduje, że rezygnujemy z tego, by wierzyć
bo wymaga to wysiłku. Upadek myśli, który skutkuje zanikiem twórczości. Jesteśmy zalewani tandetą artystyczną, słowną, intelektualną. Żyjemy więc w tym wszystkim, co tak naprawdę jest upadkiem myśli, a nam się wydaje, że jest to rzeczywistość, która rozwija. Upadek smaku. I tu miał rację, bo powiedział, że jest to górowanie brzydoty nad pięknem. Zauważcie proponowane wzorce. To, co dla nas było piękne, wewnętrznym i zewnętrznym, dzisiaj kojarzy się z brzydotą, która jest uważana za piękno i góruje nad tym, co było poczuciem smaku. I co najgorsze, rozkład dyscypliny moralnej i upadek obyczajów. Tego komentować nie musimy. I rozpowszechnianie się różnych zabobonów, które zastępują prawdziwą wiarę. Jak widzimy, tyle koncepcji, które chcą zbawić człowieka, a tak naprawdę są zwykłą iluzją wykorzystania człowieka, jest konsekwencją tego, że nie mamy wiary. Ale czy my jako ludzie wierzący, mając dzisiaj w tle wydarzenia w Kanie Galilejskiej, mamy prawo się załamać? Czy mamy prawo reiterować, wycofać się z tego życia, które tętni i nadaje zupełnie inny ton, które nie mówi nam słowami kształcącymi wewnętrznego człowieka? Sięgnijmy na koniec więc w odpowiedzi na to, aby się pocieszyć, po słowa księdza Jana Twardowskiego, naszego poety w sutannie. Nie lękajmy się wiary, która w dzisiejszym świecie może się tylko pozornie wydawać słabą, bezsilną, małą jak ziarnko gorczycy, najmniejsze z nasion. Bo ta pozornie bezsilna wiara jest wiarą heroiczną, jest początkiem cudu. Cud przemiany, który nastąpił w Kanie, jest pisany każdemu z nas. I może to być rzecz drobna, pozorna, niezauważalna. Ale jeżeli mamy wiarę, że Bóg jest z nami, wtedy staje się wiarą wielką i heroiczną. I chyba to jest jedyny sposób na ratowanie siebie i świata przed zalewem tej zewnętrznej i wewnętrznej tandety, która nas otacza. Amen.